Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z testu gier mobilnych, wyścigowych i mamy tutaj coś, co mi rozwaliło osobiście czachę. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba oraz lajka, jeśli podoba wam się seria z gier mobilnych. Moi drodzy, co my tu mamy? Mamy Car X Drift Racer 2. Pamiętacie ostatnią grę, Car X Drift Racer, to jest druga część tej gry i tutaj grafika przeszła na jeszcze wyższy poziom. Musicie mnie trochę zrozumieć, może dla was to jest zupełnie normalne, że te gry tak wyglądają na telefonach, ale ja zatrzymałem się na grach Java. Jak teraz wbiłem sobie na te telefony, to jestem zszokowany, zobaczcie na to. Rozwaliłem się, shit, jeszcze raz. Jedziemy. Zobaczcie, jak działa tutaj zawieszenie. Samochód już jest taki, no, już nie jest taki sztywny jak w poprzedniej części. Już tutaj jest zdecydowanie lepiej pod względem tej... Pod względem tego, jak samochód się zachowuje na trasie. Graficznie, nie wiem, moim zdaniem... To ja nie wiem, jak to, do jakiej gry to porównać na PC-cie, ale tak Pro Street, coś koło tego? Myślę, że nawet bardziej szczegółowa niż na Pro Streetie. No zobaczcie sobie na to, a to jeszcze nie wszystko, bo widok z kokpitu został też poprawiony. Najbardziej lubię ten widok z zewnątrz, bo lubię, jak sam, lubię widzieć, jak samochód jest ustawiony względem drogi, względem zakrętu i tak dalej, i tak dalej. Jeśli oglądaliście odcinek z Car X Drift Racer, to tutaj mamy te wszystkie opcje, co były w poprzedniej części gry, plus lepsza grafika, moim zdaniem lepsze prowadzenie. Dobra, zobaczymy, jak to sobie wygląda. Jak zwykle milion reklam mamy na tych aplikacjach, ale tutaj jest chyba mniej niż na poprzedniej części. Dobrze, chodźmy sobie na trening, to pokażę wam, o co tutaj w ogóle chodzi. Samochód, który teraz posiadam, to jest Toyota Corolla. Oczywiście on się w tej grze nazywa inaczej, tak? Ale możemy sobie tutaj po prostu upgrade'ować nasze samochody, tunigować, zaraz wam to też pokażę. Kamerę z kokpitu mamy, proszę bardzo, zobaczcie, jak to wygląda. Ja sobie ustawiłem tutaj sterowanie na strzałkach, ale możemy też oczywiście pochylać telefon i skręcać samochodem. Teraz jestem na obszarze driftowym, treningowym. Ja sobie ustawiłem na strzałeczkach skręcanie, bo mi jest tak jakoś najbardziej wygodnie na telefonie po prostu. Ale jeśli ktoś ma z was doświadczenie w sterowaniu telefonem, to może to robić też, po prostu driftować sobie tak inaczej, nie? Zaraz wam też pokażę inne opcje driftowe. Patrzcie na to, jak to kurde lata. I to jest samochód, który kupiłem bez żadnego tuningu, on jest teraz. On był taki stokowy. W sensie, no wiadomo, że może w tej grze został już przerobiony na starcie, ale po prostu takiego sobie wziąłem i taki jest, nie? Cyk, rozwaliłem się teraz. Dobra, to jest jedna kamera. To jest kamera z kokpitu, możemy sobie... Szkoda, że nie można, jak obracasz telefon, że nie można sobie popatrzeć na przykład w bok, nie? Czy coś. Mamy kamerę też taką. Widzicie, tutaj też bardzo ładnie widać postać i w tej części gry już nasza postać zmienia sobie biegi, kładzie rękę na drążku zmiany biegów, nie? I coś tam sobie grzebie, nie? Także naprawdę fajnie, mamy sobie taką kamerę. Mamy kamerę ze zderzaka, mamy kamerę z koła teraz. Mamy kamerę od przodu, jeśli będziemy sobie odtwarzać powtórkę, no to oczywiście... Ojej, nie wiem, gdzie ja jadę. Ojej. To jest kamera od góry, tylko że my jesteśmy teraz na parkingu, wobec czego nie widać samochodu, nie? No i kamera od tyłu taka bardziej od góry. Nie, tak mamy taki undergroundowy rzut teraz. W undergroundach były tak kamery, te driftowe, takie od góry bardziej, nie? To jest Toyota Corolla, ona się w tej grze nazywa inaczej, pewnie nie mieli licencji, no to... sobie taką mamy Toyotkę. Patrzcie na ten drift. Hamuj, hamuj, hamuj. Byk. Tak, teraz mam drift, teraz mam sposób prowadzenia taki, jak to się nazywa? Z pomocą chyba, tak? Ale możemy sobie tutaj różne rzeczy też poustawiać. Na przykład, no tutaj mamy... O, co to jest? View... Horizon Viewing Angle. Nie wiem, co to robi. Android Interface, to możemy sobie schować. Kamera Effects. I teraz mam...
Teraz mam włączoną asystę driftowania. Dla mnie to jest dobre, bo po prostu driftowanie jest przyjemne. Musiałbym naprawdę bardzo długo driftować, żeby się tutaj nauczyć dobrze latać. Ale jeśli sobie zmienimy kontrolę, no chyba na taką, nie jestem pewny. Tu jest sporo opcji teraz. Możemy sobie ustawić, zobaczcie, możemy sobie wziąć tą kierownicę, możemy sobie ustawić tutaj prześwitywanie tych wszystkich kontrolsów, tak? Możemy sobie sensitive brakes. Aha, czyli im mocniej naciskamy, tym jak? A nie, czekaj, tu się chyba przesuwa do góry, to wtedy mocniej. I tak samo mamy z gazem, tak? Ja to mam na tapowanie wszystko, bo mówię, mi tak jest najwygodniej. Więc mam sobie tak, możemy sobie ustawić prześwitywanie, żeby nam tam za dużo tego nie zasłaniało gameplayu. Tutaj tak samo, kąt skrętu kierownicy, jak w poprzedniej grze. Możemy sobie zmienić, jeśli chcemy, no kurde, dla mnie to jest kosmos, nie? No i możemy przechylać telefonem albo sobie ustawić na kierownicę. Tutaj mamy automatyczną, wybór automatycznej skrzyni biegów, manualną albo manualną ze sprzęgłem. Sekwencyjna to jest taka, na której jeszcze dałem radę ogarnąć. I tutaj mamy asysty. I tu ja sobie wybrałem asysty z Drift Racing 2 i powiem wam, że bardzo fajnie mi się gra w ten sposób. Mamy tutaj możliwość wyłączenia handbrake'a, czyli hydrołapy. I możemy jeszcze włączyć albo wyłączyć sprzęgło. Ja sprzęgło sobie wyłączyłem, trochę za dużo tego klikania podczas jazdy by było. Tutaj mamy opcje graficzne, dźwięk. Język polskiego nie ma, no i tyle, nie? No, najważniejsze są te ustawienia kontroli pojazdu, jak dla mnie to jest kosmos. Możemy sobie zrobić dodatkowo w tej części gry zdjęcie. I wow, zobaczcie, możemy sobie ustawić kamerę tak, jak nam się podoba. Dodatkowo możemy sobie jeszcze wysokość ustawić. Możemy sobie przechylić kamerkę trochę, oddalić. Tutaj chyba ogniskową po prostu zwiększamy. Nie? I coś takiego jeszcze możemy sobie zrobić. Pyk. Nie? Tutaj możemy sobie logo gdzieś ustawić z tej czy z tej strony. Pyk. Możemy sobie robić fajne foty podczas naszego driftu. W telefonie wszystko, człowieku. Robisz fotę, pyk. I chyba się zapisuje to od razu do plików, nie? Jeśli byśmy chcieli. No dobra, to mamy ogarnięte. Tak mniej więcej pokazałem, na co ta gra pozwala. I teraz zmienię sobie na sterowanie na kierownicę. I chyba w tej części jest lepiej to zrobione. Jakoś tak mam wrażenie, że lepiej mi się drifci na tej kierownicy niż tapuje. Ale jeszcze dopiero co ją sobie włączyłem, więc kurde nie wiem. Tutaj jest to wszystko z asystami, więc ja nie kontruję tego manualnie, nie? Tego skręcania. Ale no, w normalnych warunkach. Właśnie, to może sobie ustawić, zobaczę, czy będę w stanie kontrolować to. Nie wiem, czy teraz będę mógł wyłączyć wszystkie asysty. Chyba tak. Chyba tak, poczekaj. Nie, tu jest typ asyst. Tu jest czułość. Tu jest liniowość skręcania. Nie wiem, czy mam... Tu jest nieliniowo, tu jest liniowo. Dobra. To mam zrobione, ale bym chciał wyłączyć sobie asysty. I jak to zrobić? I to się robi steering assists. Dobra, i tutaj mamy ostrzeżenie, że dużo trudniej będzie się teraz driftować, no bo teraz sami prawdopodobnie będziemy musieli wszystko kontrolować, tak? Mamy w tej części CarX Drift Racing, mamy rozmycie w ruchu i oczywiście dużo lepszą grafikę. I teraz zobaczcie, sam muszę wszystko kontrolować, tak? Nie mamy tak, że kierowca sam nam skręca, tylko naszym zadaniem jest kontrolować sobie samemu. No i tutaj już chyba warto by było ustawić sobie, nie jeździłem tak jeszcze, więc mogę lamić całkowicie. Tutaj warto by było sobie ustawić ten gaz taki nie zero-jedynkowy, tylko to jest naprawdę trudno. Tak? Teraz sami musimy wszystko kontrolować, nie tak, że skręcamy w lewo i w prawo i tam samochód driftuje, tylko sami kontrolujemy wszystko podczas driftu. Spróbuję coś tam. Ciężko, ciężko. Trzeba by było najpierw dobrze ogarnąć fizykę jazdy na tym asystowanym trybie, a dopiero później uczyć się jakoś tutaj, nie? W każdym razie bardzo przyjemnie jest, bardzo przyjemnie się driftuje w tej grze. I zobaczmy sobie jeszcze widok z kokpitu. Zobaczcie, kierowca też tutaj przekłada ręce, oczywiście bardzo szybko, bo
My skręcamy tylko 180 stopni do kierownicy, a on musi zrobić 540, nie? Że musi się tu nakręcić, bidok jeden. No, ale chyba asystowane driftowanie wygląda najlepiej, przynajmniej w moim przypadku. Nie wiem, czy ktoś z was próbował, albo w ogóle graliście w tą grę, czy nie. Ja sobie włączę asystowane i teraz po prostu to skręcanie będzie polegać na tym, że skręcam w odpowiednią stronę i cyk, nie? Dajcie koniecznie znać, czy podoba wam się ta gra, bo jestem ciekawy waszej opinii. No moim zdaniem to jest, kurde, całkowity wypierd. Ja do tej pory nie mogę wyjść z podziwu z CarX Drift Racing 1. A co dopiero tutaj, to jest już w ogóle jakiś kosmos. No i zobaczcie, moim zadaniem teraz podczas driftowania w ten sposób, gdy mamy asystę, to jest tylko to, żebyśmy sobie skręcali w odpowiedni sposób, nie? Jeśli chcemy tam więcej, powiedzmy, nadriftować lub mniej. A kierowca robi wszystko za nas. Tak samo mam ustawioną tutaj skrzynię manualną, automatyczną. Automatyczną skrzynię biegów mamy. I moim zadaniem jest tylko sobie tapować gaz, trochę tam ręcznym pomanipulować. I jak dla mnie na telefonie driftowanie w ten sposób jest mega, mega przyjemne. Jest ono asystowane, ale mi to nie przeszkadza, kierownicy do telefonu nie mam podłączonej. Ciekawe, czy jest w ogóle taka opcja, nie? Żeby jakoś tam podłączyć ten... Kupujemy sobie trochę ręczny. Ciekawe, jak zaciągam ręczny, wezmę sobie tą kamerę, oddalę, to kierowca też, zobaczcie, łapie tam. Jak ręczny zaciągam, zaraz wam pokażę, jak tutaj wejdziemy sobie. Teraz nie zdążył, o, teraz widzicie? Złapał za ręcznego, kurde, nieźle. Najbardziej chyba lubię tą kamerę z tyłu, no bo tak jak mówiłem, najlepiej czuć ten samochód wtedy dla mnie, nie? No ale na asystach to jest łatwo i myślę, że każdy z was jest sobie w stanie to ogarnąć bez problemu, to driftowanie. Jest naprawdę mega, mega przyjemnie. Nawet na telefonie, nie wiedziałem, że driftowanie na telefonie może być takie super. Ale to jest trening. I tutaj chciałem wam po prostu pokazać, jak to wygląda. I teraz tak, tuning. Tutaj mamy konfigurację, to jest ten pierwszy drift, który sobie robimy. Ja już sobie trochę tam pojeździłem, więc trochę kasy mam. Ale możemy oczywiście furę sobie stuningować, jak chcemy. Tutaj mamy naszą Corollę, możemy dokupić kolejny slot i w nim sobie mieć następną furę. Wszystkich fur nie sprawdzałem jeszcze, więc sobie może sprawdźmy razem. O, nie mogę dokupić kolejnego slotu. Widzicie, tu trzeba za normalne pieniądze kupować te rzeczy. Więc mamy na starcie tylko jeden slot. Jeśli byśmy chcieli sobie dokupić, to no, musimy za to zapłacić chyba realną gotówkę. Ale mamy tuning. I zobaczcie, tutaj mam tuning na poziomie chyba drugim. Drift, a może nie mam tego, nie mam tego kupionego. Okej, okay, to 3400 zł kosztuje. Więc to jest pierwsze dostosowanie, jeśli chodzi o upgrade. A to co to jest? Czekaj, bo patrzę, co to robi. Nie wiem, co my tutaj możemy zrobić z nim. Są chyba presety albo coś. Nie mam pojęcia. Coś tutaj mamy. Na pewno wizualnie można też furę tuningować. I tutaj mamy różne bodykity. Zobaczmy, co mamy dla koloru. A, okej. Okay. O! Spoko. Patrz, jak to wygląda, człowieku. Więc coś mamy coś takiego. Możemy sobie kupić na przykład opyk. Front bumper. I z tyłu drift missile. Możemy sobie to wywalić albo dać coś takiego. Ciekawe, czy wydechy można customować. Zaraz zobaczymy. Dobra. A to co to jest? A, progi, dobra. Dajmy coś takiego. Lusterka. I to jest tylko jeden samochód, tych... Można całkowicie mu zdjąć, dobra. O, a co to jest? Nie mogę... Aha, te niektóre części są za... A, bo ja już nie mam tych kredytów, skończyły mi się. Dobra, zobaczmy jeszcze maski. Nie mogę już kupić więcej rzeczy. Możemy ściągnąć... O, patrz, tu nawet silnik widać, jakiś zesłapowany, nie?
Tu możemy jakieś hardcore. Fajnie to wygląda, ej. Naprawdę. Spoiler. Cyk. Przednie światła. Możemy całkowicie wywalić. Okej, okay. Możemy dać coś takiego. Światła z tyłu. A że też możemy całkowicie całą budą taką jeździć, nie? No takiego tuningu nawet w Need for Speedzie nie mamy. Tutaj klatka bezpieczeństwa. Patrz, nawet można kierownicę zmienić. Najnowsze Need for Speedzie nie masz kierownicy, tu masz. Tu możesz od razu hydrołapę wrąbać, jakbyś chciał. Joki tuning, ty, ja pierdziut. Ciekawe, czy kierowca będzie kładł teraz na ten drążek zmiany biegów tak normalnie. No chyba tak. Nie mogę sobie tego kupić, ale ten tuning, nie trzeba za niego płacić realną gotówką, nie? Right seat, tu można sobie siedzonka wymieniać. Ty, ile tu jest tych opcji, ja pierniczę. Tutaj są felgi. Wybieramy sobie stokowe jakieś tam. Wybieramy sobie BBS-ki na przykład. Tylko, że tutaj to jest oczywiście inaczej nazwane. BSBS. Tak się nazywają te felgi. No ale to są pewnie imitowane tych BBS-ek, nie? Albo coś bardzo podobnego. Dobra, więc to mamy i mamy RC. Nie wiem, co to znaczy. Pewnie to jakieś imitacje jakiejś innej firmy. Niewiele to kosztuje, więc chyba. Tak? A nie, dobra, to jest ta gotówka, dobra, jeszcze nie ogarniam, która gotówka jest która, to tego nie mogę kupić, nie mam tych pieniędzy. Dobra, to mamy i co, stuningowaliśmy sobie trochę Corollę i teraz możemy sobie ją jeszcze pomalować, o ile mi starczy kasy, podejrzewam, że nie. Możemy sobie ją pomalować na różne kolory. Tak, czekaj, tu jeszcze mamy saturację, jasność tego koloru. Możemy sobie całkowicie dobrać kolor, jaki chcemy. Mamy tutaj materiał metaliczny, matowy, cukierkowy, chromowany i taki. To jest chyba kameleon, nie? Możemy sobie wybrać. I tutaj tak samo saturację, jasność. No człowieku, po prostu co byś chciał, to możesz zrobić. Dobra. Nie instalujemy tego, bo ja tu na razie... A to co to jest? Aha, to jest kolor, dobra. Wracamy i co my tu jeszcze? Jeszcze mamy winyle, słuchajcie, to nie wszystko. Jeszcze możesz sobie jakieś winyle wrąbać tutaj. Są różne kształty, pewnie są takie, o, gotowe już. Całe ze... Okej. Próbuję tutaj... Patrz! Wow. Nakładanie winyli jest bardzo proste. No niestety nie mogę tego zrobić, bo nie mam tej super gotówki. Ale tak to wygląda i też sobie możemy tutaj zrobić zdjęcie naszej fury. Kurde, konkretos, nie? Tu możemy sobie oczywiście pyk, pyk, pyk i robić fotę. Zobaczcie na to. Jep. I moglibyśmy sobie ją zapisać, nie? Kurde, kosmos. No dobra, let's race. Za ściganie się dostajemy kasę, więc przydałoby się. I tutaj mamy opcję multiplayer i tandem drift. To może z innymi graczami możemy się ścigać, jak dodamy kogoś do znajomych, nie wiem. To może być ciekawe. I co tu jeszcze? Jest dużo opcji. Powiem szczerze, jeszcze nie wszystko ogarnąłem. No ale wygląda to bardzo ciekawie. Tutaj mamy różne furki do wyboru. Właśnie, nie pokazałem wam samochodów, jakie my tutaj mamy. Ta fura kosztuje na przykład 13 zł. Ta 40! 4 dychy musisz wydać na tą furę. To jest Corvetta, a w grze ona nazywa się... Nawet nie wiadomo jak, no ale jest. Tutaj jest Viperos pewnie. To są już takie gotowe, nie? Pretuningowane. Ciekawe, czy ma napęd na 4 koła ten wariat. Kurde. Już Pro Drift jest tam napisane. I to są na tierze którymś tam już chyba. A! Ty, to dużo tych furek tutaj jest. Tam były jakieś tam pro super furki, a tutaj mi się ostatnio ten wagon odblokował. To jest chyba jakiś Nissan? Nie wiem. Tu mamy Volviaka w kombiaku. Mamy E30, Mazdę i tier drugi. Patrz, możesz sobie nawet vana zrobić. Wow. 240 albo 180 SX. Tak sobie wygląda. Tu mamy to. Tu mamy na... A czekaj, bo tam chyba całego tieru drugiego nie przejrzałem. No, bo tutaj jest parę furek. To co to jest? Jakaś Łada? Okej. Okay. Chargerek. Bardzo ładnie te modele samochodów wyglądają, powiem wam.
naprawdę. I tutaj mamy Nissana 200 SX chyba. Tu nie wiem, co to może być. Mamy Skyline'a. Skyline też fajnie zrobiony, nie? Kurde, nie powiedziałbyś. Bez logotypu ciężko powiedzieć, czy to jest prawdziwe auto, czy nie. E46. Proszę bardzo. Zablokowane mam te furki jeszcze, ale można sobie je oczywiście odblokować, im dalej jesteś w tej grze. Tutaj RX7 i to jest... Ej, sporo tych aut. Poziom czwarty. Silvia S15. Tutaj nie tylko się driftuje, ale też można się normalnie ścigać. Ja jeszcze tego nie próbowałem, bo driftowanie jest najbardziej przyjemne chyba. Jest superka, zobaczcie. Nie? Elegancko. Dobra, BMW. BMW. No i tu na samym końcu jest ten motherfucker, ale jego chyba nie można kupić za tą gotówkę zdobytą w grze, wydaje mi się. No, tutaj już te fury z wyższego poziomu, z ostatniego poziomu, o, na przykład tej nie można kupić, to jest Lexus LFA. Jego można kupić za tą normalną gotówkę, taką pieniądze, po prostu złotówki, no. Dobra, przejedźmy się jeszcze coś. Chodźmy na single player. Nie wiem, czy... Patrz, zaraz będę mógł wziąć udział w tym, w następnym wyścigu, ale jeszcze raz muszę przejechać ten wyścig, żeby tutaj zdobyć pieniążki. Sprawdźmy to. Przejadę to, już będę mógł chyba brać udział w następnym. Spróbuję faktycznie na tej kierownicy polatać. Zobaczymy. Tutaj z przodu jedzie mój duch, tak driftowałem wcześniej na tej trasce. A i teraz już mamy bez tego tylnego zderzaka, nie? I cyk, trzeci poziom ogarnięty i proszę, o, karawan G6, tak nazywa się Volvo w kombiaku, to stare takie. Okej, race over, zdobyłem nowych fanów i oj, tutaj chyba lepszy wynik już wykręciłem, ale dobra, i teraz sobie wychodzę do menu głównego i co? I mam odblokowaną nową traskę, jakiś new achievement, let's race i zobaczę, czy mi się odblokowało. O, co mi się tu zrobiło? Nie to chciałem. Chyba traski nie wybrałem dobrej, ale spoko, jeszcze raz mogę się przejechać. Wow, człowieku, teraz co mi poszło? No, ej, trzeba przyznać, że gra jest dosyć mocno wymagająca, dlatego że czuję to po telefonie, po prostu mi się kurde zajebiście nagrzał. Ja dalej nie mogę uwierzyć, czy wy widzicie tą grafikę. To jest niesamowite, ja nie wiem, naprawdę się zatrzymałem na grach, które wyglądały jak na, nie wiem, starego Pegasusa, coś takiego. Ja nie mogę. Dobra, co to jest? Tutaj mamy inną konfigurację trasy. Możemy to odblokować za 600. Dobra. To prawdopodobnie będzie to samo miejsce, tylko inna konfiguracja. Fajnie, możemy sobie to ogarnąć. Hachiroku? Co to jest Hachiroku? Co to robi? Nie wiem. Tutaj jakieś coś jest. Co to jest? To kliknąłem. I to robi co? Nie wiem, coś tam robi. Dobra, mamy konfigurację drugą trasy, także tutaj mogę zlamić, bo już nie będę tak ogarniał zakrętów. Ale powiem wam, że dosyć łatwo jest ogarnąć te drifty. Nie jest aż tak źle, jak myślałem, że będzie. Dużo pomaga też ta linia idealnego przejazdu. Oj, oj, trochę za mocno. Ręczny. Patrz. Daje dużą satysfakcję driftowanie blisko bandy. No i niedobrze, niedobrze.
Można by było to zdecydowanie lepiej pojechać. I czekaj, tam mamy jakąś rzecz, która mi się świeci na minimapce. Co to może być? Wow, ja wiem, że te wszystkie elementy tutaj na ekranie, jak wy teraz oglądacie ten film, są bardzo duże. No bo to jest gra na telefony, to musi być takie, wiecie, dużej wielkości. Żeby było przystosowane dla graczy, którzy grają na telefonach, ale kiepsko mi poszło. Pierwsze podejście do tej traski, można byłoby to zrobić znacznie lepiej. Ja jestem oszołomiony tą grafiką. To jak to wszystko działa na tych telefonach. Naprawdę, kiedyś takie, jeszcze parę lat temu, takie gry na komputerach się cięły i to dosyć mocno. Możemy tandem z samym sobą robić, jeśli chcemy. Tutaj trochę przesterowałem. Tutaj przy odwracaniu trzeba używać hamulca ręcznego. Poszła maszyna. No i możemy sobie tak powtarzać, za każdą powtórkę dostajemy jakieś dodatkową kasę, dodatkowe punkty. I wiadomo, idzie nam coraz lepiej, jesteśmy coraz lepsi w drifcie, prawda? Hops. Nope. Tutaj jest oczywiście masa tych reklam. No ale nic, co zrobisz, nie? Tutaj mamy co? Tego chyba nie możemy odblokować. A nie, możemy. Ło, wow, ty, tutaj jaka traska. Mogę to odblokować? Ło, wow, jedziemy. No, szkoda tylko, że żeby dokupić sobie slot na kolejny samochód, trzeba zapłacić prawdziwą kasę, nie? No, ale ja rozumiem, że twórcy apki chcą się jakoś utrzymać. No, apkę możesz pobrać sobie za darmo. Jednak jest ona dość dobrej jakości, delikatnie mówiąc. Naprawdę, jestem oszołomiony. Zapewne są tam jeszcze inne gry, oczywiście będę testował dobrej jakości na telefony, ale to mnie rozwala. Ta pierwsza część już była dla mnie dobra, a co dopiero tutaj? Jest kosmos jakiś, ja nie wiem kiedy ona wyszła, ona stara jest czy... Zresztą to nie ma znaczenia, grafika jest na tyle dobra. Niektóre gry, które wychodzą na Steama, jest pełno takich gierek driftowych, nie? No to one prezentują podobną jakość grafiki, kurde! Kosmos. Rozmycie w ruchu, antyaliasingi, jakieś oświetlenia, ty cienie, wow. Dobra, tutaj mamy chyba okrążenia. Nie mogę przesadzać z prędkością, patrz, na parkingu możesz sobie driftować, człowieku. Dobra, w drugą stronę. Wow. Leć, 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 aj, blisko tego było, prawie kiss the wall by był, nie? Koniec już, ale tak fajnie mi się leciało, kurde. Ciekawe, czy jak się wyłączy asysty, to się dostaje więcej hajsu, wiecie co? Nie wiem, ale fajnie mi się z tymi asystami gra, naprawdę jest przyjemnie, super. Dobra, wychodzę do menu głównego i tutaj jeszcze, poczekajcie, bo ja chciałbym sobie wybrać na przykład inną lokalizację zupełnie. Sankt Petersburg na przykład, to muszę mieć... Ileś tam chyba fanów, tak, zgromadzonych, żeby to poodblokowywać. No, jest tutaj co robić. Każde to miejsce. Patrz, ja bym chciał tutaj Kami Road. To się nazywa. Tu mamy coś zaśnieżonego. Jak to robić, żeby się tam dostać? Muszę mieć czwarty poziom, a który ja mam? Ja mam trzeci. To jeszcze raz bym przejechał i bym miał kolejne to odblokowane. Człowieku, ale zajebiście. Do Sankt Petersburga bym się dostał. Ale tutaj mam na przykład Red Rock odblokowane teraz. I co, mogę tu wziąć udział? Na Red Rock? Co to jest? A, tu żeby wziąć udział, to muszę zapłacić? Unlock this element. Właśnie nie wiem. Chyba muszę mieć odpowiedni poziom czy coś. No nic, sprawdźmy inną zupełnie lokalizację. Jak to będzie wyglądało.
Jesteśmy na Camrock. Kurde, ale się postarali. I tu możemy sobie oczywiście zrobić sesję treningową, jeśli chcemy. Ty, mi się wydaje w ogóle, że ta moja fura jest bardzo dobra i naprawdę ładnie śmiga podczas tego driftu. A tu są jeszcze samochody, które do driftu są jeszcze lepsze, z jakiejś tam totalnie wyższej klasy. To jest na poziomie pierwszym furka, to one aż o tyle lepsze będą te furki późniejsze? Ma ktoś z was ją, czy nie? Ale trochę za mocno i w kamienie. Pyk! Wyjadę stąd. Dobra, na szczęście możemy łatwo resetować pozycję, kurde. Wszystko jest tutaj bardzo intuicyjne. Naprawdę, dopiero co odpaliłem sobie tą grę, żeby sobie z wami pograć i no robi to wrażenie, tak? Zwłaszcza dla kogoś, kto często jest gdzieś tam poza domem, nie ma dostępu do komputera, laptopa, konsoli, czegokolwiek, a chce sobie trochę podriftić, bo myślę, że to jest super opcja, kurde. Jak ja bym w szkole miał kiedyś taką grę, nie miałbym co robić na przerwach czy na mało ambitnych lekcjach, że tak powiem, na pewno wiecie, o jakie mi chodzi, to bym tu ciskał. Ty, zobaczymy, czy się da rąbnąć rondo tutaj. Bo tu jest takie jakby rondo albo coś. Na asystowanym to nie ma problemu, możesz sobie tutaj walić kółek ile chcesz. No ale jak próbowałem sobie chwilę pograć bez asyst, to jest ciężko. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Piszcie, co myślicie o CarX Drift Racer 2. No i to zapraszam na kolejne odcinki. Myślę, że coś na pewno się z tej gry jeszcze pojawi. Trzymajcie się, hejka!